Cześć, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj pokażę Ci, jak przygotować 3 super sosy, każdy z innego zakątku świata i zostaniesz na swoim grillu game changerem, a Twoi goście razem z Tobą będą mieli uciechę podniebienia. Oglądaj dalej. W dzisiejszym odcinku polecimy tak naprawdę w każdy zakątek świata, bo będziemy w Azji, będziemy w Argentynie i w Meksyku. A to wszystko sprowadza się do grilla, którego właśnie w sobotę będziesz odpalał. Ale dzięki tym smakom i połączeniom przeniesiesz się w zupełnie inny zakątek świata. I dlatego zaczynamy. Pierwszy kraj, do którego lecimy, to jest Meksyk. A w Meksyku mamy pico de gallo, czyli klasyczną salsę, którą możesz zastosować do mięs, do pieczywka, do ziemniaczków, no tak naprawdę do wszystkiego ona pasuje, co będzie się pitrasiło u Ciebie na ruszcie. Siekamy sobie drobno czerwoną cebulę. Zabieramy się teraz za jalapeno. Jalapeno drobno sobie siekamy. Czas na pomidory, które wcześniej są sparzone i obrane ze skórki. Kroimy je sobie na 4. Wykrajamy środki i teraz w grubszą kostkę. I siekamy sobie kulendrę. No i dorzucamy sobie posiekaną cebulę, jalapeno, pomidory, na końcu kulendrę, sok z limonki. Pozostało nam tylko doprawić odrobiną soli i odrobinę oliwy. Mieszamy całość. Meksyk skończony, pico de gallo zrobione. Zabieramy się za kolejny. Do kolejnego azjatyckiego nampla siekamy sobie czosnek. Możemy od razu ze 2 chili razem z czosnkiem. Rozmasowujemy limonkę, żeby wydobyć z niej więcej soku. I teraz wszystkie składniki lądują w miseczce, sok z limonki oraz chili, cukier i sos rybny. Mieszamy sobie całość do rozpuszczenia się cukru. No i Azja już za nami, sos nampa plik już przygotowany. Zabieramy się za argentyńskie chimichurri. Siekamy sobie bardzo drobno natkę. Czas na czosnek. I teraz do miski. Ląduje natka pietruszki i czosnek. Suszone oregano, możesz dać też świeże. I do tego ocet winny biały. Doprawiamy sobie pieprzem oraz solą. I dodajemy oliwę. Mieszamy sobie całość. Przekładamy sobie w miseczki. Teraz czas na Meksyk i Argentyna, czyli chimichurri. 3 proste sosy gotowe. Ważne jest to, żeby zostawić je na co najmniej 3-4 godziny w lodówce, tak żeby przegryzły się. No najlepiej zrobić dzień wcześniej i po prostu jak masz już grilla, to wyciągasz się z lodówki i cieszysz się przyjemnością ze swoimi znajomymi. Pamiętaj, jak podobał Ci odcinek, kliknij lajka, zostaw suba, a na dole w komentarzu napisz, który Twój sos jest ulubiony na grilla. Tymczasem do zobaczenia, do następnego odcinka, cześć! Inny przepis na super grill, kliknij obok.